Dzień dobry, nazywam się Gabriela Petrykowska. Dzisiaj uczestnicy projektu Młodzieżowe Media Obywatelskie zawitali do Sokołdy, aby pogłębić wiedzę na temat powstania listopadowego. Znawcą powstania listopadowego okazał się być Krzysztof Łaziuk. To właśnie on przybliżył nam historię Kopnej Góry. Co wyniosłeś z tego spotkania? Z tego spotkania wyniosłem kilka ważnych informacji oraz dowiedziałem się kilka rzeczy o powstaniu listopadowym. A czego się pani dowiedziała? No, dowiedziałam się przede wszystkim tego, bo ja tam wcześniej zajeżdżałam i właśnie miałam galimatias w głowie, bo widziałam, że tam jest miejsce powstania styczniowego, a potem ten pomnik z powstania listopadowego. No i niestety tutaj nie umiałam sobie sama wytłumaczyć, tak, o co w tym wszystkim chodzi. No i tam spotkanie z leśniczym wszystko mi rozjaśniło. Co udało ci się nakręcić? Udało mi się nakręcić sondę uliczną z przechodniami, a także kilka panoram oraz plenerów. Co pani czuła w tamtym miejscu, na Kopnej Górze? No, na Kopnej Górze to trochę taki, no tak jak zawsze w takich miejscach, tak? Taki smutek i nostalgię, no bo ludzie zginęli. Ale też byłam pod dużym wrażeniem tego, że taka oddolna inicjatywa, bo to ludzie tak jakby tak sami się za to zabrali, sami tego dokonali. Doszli w każde miejsce, tak, dopilnowali każdego dokumentu, przekonali innych nieprzekonanych, no i stworzyli coś pięknego. Co jeszcze masz do zrobienia? Mam do zmontowania film. Praca w terenie jest nie lada wyzwaniem, jednak po profesjonalnych warsztatach byliśmy gotowi na wszystko. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to mind? Do like this feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What? Witam, jesteśmy dziś nad rzeką Sokołda, gdzie niegdyś rozegrała się jedna z wielu bitew powstania Warszawy. Rde. Większość mieszkańców twierdzi, iż upamiętnianie historii i powstańców jest bardzo ważne. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Pomimo zmęczenia i dużego nakładu pracy, wszyscy świetnie się bawiliśmy i na pewno będziemy mile wspominać ten czas.